No to dzień dobry nam wszystkim na 46. turkusowym śniadaniu w Łodzi. Jest to w sumie już 250. turkusowe śniadanie w Polsce. Turkusowe śniadania są po to, żebyśmy budowali, łączyli ludzi, którzy chcą działać troszkę inaczej niż w sposób standardowy, jeżeli chodzi o biznes, ale nie tylko. Ludzi, którzy chcą stawiać na podmiotowość, a nie przedmiotowość. I chcemy bazować nie tylko na rękach, ale chcemy bazować na serduchu przede wszystkim, na głowie i na rękach. A żeby to zrobić, to podmiotowo do siebie nawzajem podchodzimy. Idea jest taka, żeby dzielić się praktykami, żeby dzielić się nawykami, narzędziami i zobaczyć, czy w ramach naszych obszarów to zadziała, czy nie. Naszą ideą strony Łodzi, czy pewnego rodzaju misją, też jest odbrązawianie turkusu, że turkus nie jest do wszystkiego, czyli to turkus nie jest taki różowy, jak się wydaje. Ale też turkus nie jest taki czarny, jak się wydaje. Dzisiaj będziemy rozmawiać o fuzji, o łączeniu, a w tle mamy firmę o korzeniach turkusowych, o kulturze turkusowej. Adamie, scena twoja. Dzięki, Andrzej. No mam nadzieję, że 9 rano czy 9:12 to nie będzie za wcześnie, bo tak jak mówiłem wcześniej, że dla mnie o 9 to zaczynam pracę. No, tak dopiero siadam i czytam maile. To już będę musiał się produkować. Też mam nadzieję, że kilka osób jeszcze dołączy. A jak nie dołączy, to będzie w stanie obejrzeć odtworzenie. No więc temat dotyczy fuzji, bo tak naprawdę trochę zamykam klamrą moje 5 lat zaangażowania w tematy około turkusowe, kiedy zaczęliśmy firmą, weszliśmy w świat turkusowy, no i gdzieś tam się udzielaliśmy mniej lub bardziej na przestrzeni czasu, no i teraz jest gdzieś tam moment końcowy, znaczy może nie końcowy, ale jakby kolejny, czy właśnie gdzieś ta fuzja, która nastąpiła u nas w zeszłym roku. No i dzisiaj przedstawię takie case study. Najpierw trochę jak to wyglądało, czemu, dlaczego i po co, i jak to wszystko tam przebiegało, a następnie takie lesson learned, co poszło dobrze, co poszło nie idealnie. No i też jakby, jeżeli ktoś myśli pod kątem takim w przyszłości, no to na co zwrócić uwagę, więc takie będą dwie części, więc jeżeli kto ma jakiekolwiek pytania, no to niech pisze na bieżąco, postaram się odpowiadać albo na bieżąco, albo po każdej części. No i na koniec mam nadzieję, że jakieś dyskusje ciekawe nam się wyklarują, więc mam nadzieję, że to wszystko będzie działać. Więc tak, no główne pytanie jest w ogóle, czemu sprzedawać firmę i czemu nie łączyć się z firmą. I to jest takie pytanie, które każdy właściciel firmy musi sobie zadać, jeżeli chce w tą stronę iść. Bo tak naprawdę ja przez lata mówiłem sobie zawsze, że no, High Solutions to jest firma, w której będę chciał pracować przez całe życie. Taki był plan. Czy mógłbyś, Andrzeju, się wyłączyć, bo mam jakieś sprzężenie. Jakby nie chciał coś powiedzieć, to oczywiście ja się włączę, ale akurat słyszałem siebie podwójnie. No, więc zakładałem, że ja High Solutions spędzę całe życie, to miała być tak, tego rodzaju firma. I przez 11 lat to tak się ciągle udawało. I taki był plan, ale czułem, zaraz powiem dlaczego, że jakby być może to jest jednak moment, że trzeba coś zmienić. Alternatywą jest oczywiście dalej prowadzić firmę i myślę, że to jest 98% firm dalej tak działa, po prostu mam firmę i ją prowadzę. No i alternatywą jest na przykład sukcesja, czyli że no, zbudowałem firmę, wszystko ładnie działa, no to znajduję kogoś, najlepiej wewnątrz firmy, kto przejmie firmę ode mnie i ja się będę mógł zająć czymś innym. Takie na przykład ostatnio było w Bitalent, że ona przekazała stery firmy do osoby, która była powiedzmy numer dwa, no ona się może zająć nowymi rzeczami. To też jest ten model, który coraz częściej jest stosowany, ale nadal bardzo, bardzo rzadko. No ale teraz jest też moment taki, gdzie firmy, które się sprzedają, tak jak wspomniałem wcześniej, Software Mill, czy sprzedają, czy się fuzjują. Tak, ale w ogóle czemu sprzedawać firmę? To jest główne pytanie i gdzieś postaram się odpowiedzieć, jak to u mnie wyglądało, albo dlaczego u nas. Szczególnie, że rozwój firmy wyglądał tak, jeśli chodzi o przychody, dane są jawne, bo są wszystkie w KRS-ie, więc tutaj nie ma co tajemniczyć. Szczególnie tutaj od momentu zaczęcia turkusu, jakby trend zwyżkowy jest znaczący. Też to wdrożenie turkusu jest świetnym, jest momentem, kiedy ja przekazałem stery za odpowiedzialność za IT u nas w firmie i zająłem się
pełni biznesem. No i powiedzmy, szło to zadowalająco z mojej strony, więc ktoś sobie mógł pomyśleć, no jak wszystko idzie dobrze, to po co zmieniać i po co jakby tym bardziej jakby się sprzedawać. Z drugiej strony rynek IT dojrzewa. Różne są zdania na temat, jak jesteśmy dojrzałym rynkiem w Polsce, ale jakby rynek IT w Polsce dojrzewa. No i wszystkie modele ekonomiczne mówią, że no będzie się konsolidował, bo obecnie myślę, że mamy 200-300 podmiotów, gdzie mamy kilka dużych, kilkanaście czy tam kilkadziesiąt średnich, no i bardzo dużo takich małych, tam od 3, 5 do właśnie 30 osób. No i to, no, to nie jest w stanie przetrwać ten system długofalowo, no po prostu firmy muszą się łączyć, no i jakby tym bardziej, jeśli będą chciały iść na ekspansję zagraniczną, no to to się będzie działo, więc wiedziałem, że prędzej czy później ten temat u nas nastąpi, no i albo będziemy rosnąć i znajdziemy sposób, byśmy my to przejmowali, były gdzieś takie mocarstwowe plany, albo my nie będziemy w stanie rosnąć, no i nas będzie trzeba przejąć, bo tak rynek będzie następował, więc jakby miałem świadomości, że prędzej czy później w tamtą stronę to się będzie musiało zadziać. Plus, też nie mówię, że jestem wieszczem, ale już w 2020 wiedziałem, że kryzys nastąpi. Spodziewałem się, że będę aż taki, powiedzmy, w kwestii IT, szczególnie w Stanach, ale wiedziałem, że jakby, no te, tak jak rządziliśmy właśnie z Andrzejem, że mieliśmy rok 2000, 2008, 2015, który w Polsce nie do końca się ziścił. No i więc no, musiał nastąpić wkrótce, mniej lub bardziej kolejny, plus no, jak dużo czytałem na ten temat, na kwestie ekonomiczne, no i ten kryzys nastąpił, pandemia go trochę jakby go opóźniła, znaczy wiadomo, że w niektórych branżach on był olbrzymi w czasie pandemii, powiedzmy IT zyskało na pandemii, no ale to się wszystko opóźniło, więc wiedziałem, że ten kryzys nastąpi, no i się zastanawiałem, czy jesteśmy gotowi na ten kryzys, no i tak czułem, że nie do końca, więc też jakby to było tym bardziej, że jeżeli rynek ma się konsolidować, a kryzys nastąpi, no to może lepiej się połączyć z większym podmiotem, no bo jak na morzu, im większy statek ma większe szanse na przetrwanie niż mała łódka, więc tutaj też czułem, że warto zabezpieczyć siebie, ale też zespół na wypadek, jeżeli ten kryzys jednak nastąpi, bo do tej pory mało kto o tym myślał, a myślę, że to jest też kwestia odpowiedzialności właśnie biznesu, by myśleć, co może być w przyszłości i czy to nastąpi, czy nie. Plus właśnie branża IT jest specyficzną branżą, chyba najbardziej obecnie specyficzną branżą w Polsce, no i że wszyscy żyjemy w bańce. Myślę, że na koniec zeszłego roku prawie każdy programista nie wiedział, że w ogóle jakiś kryzys następuje i nikt się nie spodziewał, że ich to jakkolwiek dotknie, a teraz już powiedzmy po tych paru miesiącach jeszcze w tym roku, że teraz już wszędzie widzę, że wszyscy się dziwią, że tak mało mają ofert na spływające, na wysyłane CV, więc jakby już widzą, a my też myśleliśmy, że no IT zawsze będzie rosło, no bo jakby do tej pory rosło, więc czemu ma nie rosnąć, więc też jak żyjemy w mańce, no to jest tak, nie widzimy tych sygnałów z rynku, no i też to też wprowadzało presję płacową, że programiści cały czas chcieli coraz więcej, no ja też to widziałem, że w takim rynku, gdzie jest coraz więcej oczekiwania, że będą coraz większe pensje, jakby to naturalne i każdy chciałby, żebyśmy wszyscy zarabiali więcej, ale jeżeli mamy tą dysproporcję między wynagrodzeniami, a powiedzmy wartością za pracę i wartością, którą jesteśmy w stanie uzyskać od klientów, ta dysproporcja coraz bardziej rośnie negatywnie, no to czułem, że nie jesteśmy, być może wkrótce, jeżeli to tak dalej będzie szło, nie będziemy w stanie rywalizować z rynkiem i spełniać po prostu oczekiwań rynku. Więc też tutaj czułem, że ta bańka albo pęknie, właśnie w czasie kryzysu może pęknąć, no albo jeżeli dalej będzie postępować, no to my nie wytrzymamy i my pękniemy. Więc też gdzieś ta bańka mocno gdzieś na mnie działała. No plus też są tematy zawsze rodzinne, że jeżeli też mam dwuletniego syna i też czułem, że bym chciał, znaczy spędzałem bardzo dużo czasu z nim, ale żeby nie mieć tych presów w domu, które są związane z prowadzeniem firmy, odpowiedzialnością za przyjmowanie klientów, zdobywanie klientów, za opłacanie wynagrodzeń, za cały payroll i cash flow, więc czułem, że tak naprawdę tutaj też jakaś zmiana by się przydała po 11 latach prowadzenia firmy, by mieć trochę więcej spokoju i to też był gdzieś taki mój gdzieś prywatny cel.
No i tego akurat nie przewidziałem aż tak mocno, no ale przyszło AI, czyli ChatGPT i wszystkie Copiloty i inne rozwiązania. No i teraz to jest kolejny sygnał, że jeżeli czujemy, że AI czy sztuczna inteligencja, mówiąc po polsku, jest w stanie za parę lat zabrać nam biznes bądź zmniejszyć naszą wartość, no to być może teraz jest moment, by sprzedać firmę. Oczywiście można też to wykorzystać i urosnąć niesamowicie, bo to jest szansa taka, jak powiedzmy pojawi się internet, jeśli nie większa, ale no, jeżeli nie mamy tej siły bądź wiary w to, bądź pomysłu, no to być może lepiej właśnie teraz sprzedać firmę. No ja się tego nie spodziewałem, jak to nastąpi, a tu no, zawsze to można wykorzystać na własną korzyść, ale no, jest to też jakieś ryzyko, które teraz trzeba wziąć pod uwagę. No więc to tyle, jeśli chodzi o kwestie związane jakby z moimi powodami. Plus no też oczywiście jakby to co powiedziałem, jakby dla mnie najważniejsze było, by utrzymać zespół, tak naprawdę by zapewnić zespołowi stabilną przyszłość, bo też to była jedna z naszych wartości, czyli bezpieczeństwo. I tak naprawdę no, to było gdzieś moją odpowiedzialnością, że muszę zadbać o to, by cały zespół miał stabilne zatrudnienie, fajną pracę. No i też to było coś, wiadomo, że w czasach prosperity no to nie ma problemu, bo pracownicy dla nas pracę, tam następnego dnia już miał mnóstwo ofert, ale no tutaj zależało mi, żeby właśnie cały zespół czuł to bezpieczeństwo i więc jeżeli czułem, że High Solutions być może w obliczu kryzysu takim nie będzie podmiotem, no to tutaj też o to zadbać, więc to też był gdzieś jeden z ważniejszych dla mnie powodów. No i timeline, tak bardzo krótko, jak to u nas wyglądało, bo bardzo różnie to potrafi trwać długo, potrafi trwać krótko. U nas to trwało, myślę, mimo wszystko i krótko, i długo. Więc w październiku 2021 roku dostałem wiadomość od LinkedIna, od Lia, jak zobaczyłem, że Holender, który się nazywa Leopold van Oosten, chce z nami współpracować, czy znalazł nas i jest zainteresowany, żebyśmy dołączyli do niej. Jeszcze nie było mowy o fuzji, ale była mowa o jakiejś bardziej zaciśniętej współpracy. No to oczywiście, szczególnie jak już miałem w głowie, że jakaś kwestia konsolidacji może z nimi, ponieważ posiadanie jakiegoś partnera, który będzie takim naszym parasolem, czy większym statku, do którego się przyczepimy. No i następnie już w listopadzie Leo przyjechał do Polski. W grudniu ja pojechałem do Krakowa, gdzie jest siedziba Amsterdam Standard i odbyliśmy pierwsze rozmowy zapoznawcze. No i już bo tak naprawdę po świętach, w ogóle jak Sylwestra, rozmawialiśmy o kwestiach wyceny, na jakich zasadach, cały tam był ustalony kalkulator. W zasadzie w pierwszym tygodniu stycznia już mieliśmy dogadane, jak będziemy liczyć cenę spółki, że chcą nas przejąć w pełni, że wszystko mi się jakby podoba, jak działamy. Więc tak naprawdę od października do stycznia wszystko się zadziało i tak naprawdę super by było, gdyby to wystarczyło, no ale niestety dopiero cała ciężka praca się zaczęła przed nami, bo w lutym poinformowaliśmy zespół o potencjalnej fuzji. To też będzie temat, który będę poruszał, bo to jest bardzo trudny temat, kiedy mówić o połączeniu, czy większość firm, tak ja myślę, że 99% firm mówi, jak to już nastąpi, albo tuż przed. No a my mówimy to w lutym, kiedy plan był żeby to się zadziało w połowie kwietnia, czy tak na koniec kwietnia, więc i tak to było trochę wcześniej. Plus no życie i tak nas zweryfikowało, zaraz powiem czasowo, więc trochę to wszystko trwało i się opóźniało, więc dopiero w kwietniu mieliśmy spotkanie zespołu, cały zespół operacyjny z naszej strony i ze strony Amsterdam Standard się spotkały we Wrocławiu, więc to było takie pierwsze jakby poważne spotkanie, by zobaczyć, czy nadajemy na podobnych falach. No i w maju zakończyło się całe due diligence, czyli jakby sprawdzanie naszych danych finansowych, wszystkich tam informacji, które zależało drugiej firmie, by sprawdzić. No ogólnie to jest normalna procedura, że my sprawdzamy, czy nie ma żadnych trupów w szafie. Ja wiedziałem, że ich nie ma, no ale powiedzmy druga strona się musi o tym przekonać. No i w maju była decyzja, że się łączymy. No i znowu, fajnie by było, gdyby to wystarczyło, ale to trochę trwało i tak naprawdę przez cały maj, czerwiec i wakacje trwały kwestie prawne, podatkowe i to też poszło w sprawie. Też o tym będę mówił później, jak dużo Polski Ład utrudnił taki proces, ale no w końcu we wrześniu udało nam się wszystko już finalnie podpisać i jakby to oficjalnie też publicznie ogłosić.
No i tak naprawdę w styczniu nastąpiło ostateczne połączenie, kiedy już wszystkie osoby z HSU przeszły do Amsterdam Standard na payroll. Więc tak w skrócie wyglądało, więc trochę ponad rok. Tak naprawdę decyzja odnośnie współpracy i połączenia była bardzo szybko. Decyzja właśnie, że idziemy też w miarę szybko, ale no formalności, szczególnie, że tutaj było połączenie polskiej spółki ze spółką, z holdingiem z Holandii, to było trochę bardziej właśnie coś, czego nie przewidzieliśmy, że to trochę trwało, ale w końcu się udało, więc i szybko, i długo. No i jako, że jesteśmy na turkusowym śniadaniu, no to najwięcej właśnie bym chciał, znaczy nie najwięcej, ale chciałbym dużo poruszyć Tak, ale temat to turyzmu. poczekaj Tak. jeszcze chwilkę, bo tak jak wcześniej powiedziałeś o powodach, to między innymi Tak. jeżeli chodzi o firmę, to żeby była większa, żeby statek był stabilniejszy. To, co tutaj przedstawiłeś, to też kontakt był od strony Amsterdam Standards, Tak. dokładnie. A powiedz mi, oprócz tego, że więksi, to co jeszcze zaważyło na tym, że ty stwierdziłeś, bądź ty plus pozostali właściciele, że warto? Tak, ja myślę, że z jednej strony właśnie to, że jakby zawsze mieliśmy chęć pracy z fajnymi klientami, i powiedzmy na rynku polskim różnie to bywa, tutaj jakby 99% klientów Amsterdam Standard jest w Holandii, to jest współpraca najczęściej wieloletnia, więc tak naprawdę jesteś w jednym projekcie, rozwijasz jakiegoś SaaS-a czy scale-upa przez lata i jakby to było też gdzieś oczekiwanie zespołu, by pracować właśnie bardziej w takim modelu, niż w modelu takim, że no jesteś w kilku projektach, no to one się zmieniają. Plus też od razu bardzo szybko załapałem vibe dobry i z Leo i z Tomkiem, bo my mieliśmy też w 21 rozmowy z inną firmą o jakimś połączeniu, no i tam to byłoby bardzo takim małżeństwem z rozsądku, że się uzupełnialiśmy, ale totalnie z tymi founderami nie umiałem się dogadać, czułem, że jakby myślimy zupełnie inaczej, działamy zupełnie inaczej, oni byli zupełnie nie turkusowi, ale to tam był totalnie, no, tam, no w ogóle nasze kultury zupełnie jakby by nie były w stanie współgrać. No a przy Amsterdam Standard czułem to inaczej, że oni właśnie mają te wartości, o tym też będę mówił, że im zależy na ludziach, że dbają o ludzi i że ten fokus na ludzi jest duży, mimo że powiedzmy Tomek nie uważa Turkusu za możliwy model do współpracy, bo powiedzmy przy takiej skali, jak się o tym nie myśli, to powiedzmy jest to bardzo trudne. Ale jakby czułem, że jakby bardzo podobne mamy wartości, bardzo podobne mamy kultury, że dobrze nam się rozmawia, mamy mimo wszystko podobny sposób patrzenia na świat. No i też wydawali się właśnie i stabilnym biznesem, i też, no, że właśnie potrzebują, z ich powodu główny cel był właśnie taki, żeby mieć kolejne biuro w Polsce, bo mają Wrocław, Kraków, Rzeszów. Oni po prostu widzieli, że Poznań jest kolejnym takim miejscem, no i my w tym Poznaniu byliśmy i spełnialiśmy właśnie wszystkie kryteria, które oni sobie tam wcześniej wymyślili, więc z ich strony to było coś, na czym im zależało, plus też nasza specjalizacja technologiczna też im jak najbardziej pasowała. No i też im chyba zależało i na dobrym zespole programistów, i też dobrym zespole operacyjnym. No dla mnie to był po prostu no, taki partner właśnie, którego chcieliśmy, czyli i duży, i który jest nastawiony na nowe granice, i który jest stabilny, też z którymi się dobrze dogadujemy, i kultura i wartości są w miarę zbieżne. Oczywiście im bardziej się poznawaliśmy, tym te różnice kulturowe były coraz bardziej się pokazywały, że są większe, ale to myślę, że niezależnie jak każda firma jest inna, każda firma ma inną tą kulturę i te różne rzeczy gdzieś tam będą bardziej nawarstwiać się czy się pokazywać, więc nadal jakby nie ma jakiegoś dużego rozjazdu, ale no to myślę, że jakby nie ma dwóch takich samych firm, które by były stwierdziły, że jesteśmy identyczni, działamy identycznie, więc tak, no też nie szukałem wtedy jeszcze intensywnie innych firm. Ale więc jak się odezwała taka okazja i partner, który właśnie jakby no, też spełnia nasze gdzieś tam kryteria, no to jakby no, tutaj nie było co się zastanawiać i wyprzedzać, czy szukać czegoś innego, więc tak w skrócie mogę odpowiedzieć się na A pytanie. jeżeli chodzi o strukturę, to jak to jest obecnie, tak ilościowo was i Tak, wtedy było standard? nas około, tak, wtedy było nas około 130, w Amsterdam Standard było około 140 osób. Więc byliśmy no, kilka razy mniejsi.
No pod każdym kątem byliśmy mniejsi, więc tutaj jakby wszędzie mówiliśmy to pewno, że to jest fuzja, ale to wiadomo, że to było jakby pełne przejęcie, więc no jakby byliśmy znacznie mniejszym jakby podmiotem i po prostu no takim po prostu oddziałem od razu, byśmy staliśmy się tak naprawdę oddziałem firmy, no ale wszystko łączyliśmy, żeby wykorzystać synergię, żeby właśnie osoby z back office'u były w stanie wesprzeć cały back office od strony standardu. Okej, okay. Więc tak, jeśli chodzi o wartościach i kulturę, o których zaczęliśmy już trochę mówić, no to właśnie to, co widziałem na tych pierwszych rozmowach, właśnie, że te wartości są, ta kultura dbania o zespół, właśnie budowania czegoś fajnego jak najbardziej była. Też ma Amsterdam Standard fajnie to nazwane go homie i w zasadzie te z tymi wartościami, które się kryją pod literkami homie, też najbardziej i ja się podpisałbym i też w zasadzie jakby je tam trochę przetransformować, no to też to były nasze wartości, a więc tak naprawdę tutaj jak najbardziej te wartości były i też to widać, że one jakby istnieją i są używane, więc to, co jakby dla nas były ważne, to tutaj też jak najbardziej też to było, więc jakby tutaj nie było żadnego jakby myślę rozjazdu i nie będzie problemu, czy nie było i czy nie będzie problemu, bo jakby się do nich jakby dostosować. Tak naprawdę jakby ta kultura właśnie jakby otwartego feedbacku i tu była i tu jest, więc jakby dużo rzeczy było wspólnych. Wiadomo, że jakby jeżeli u nas jako firma bardziej turkusowa gdzieś dużo mieliśmy jakichś kwestii związanych, nie wiem, z publicznymi decyzjami czy publicznymi dyskusjami, tutaj tego jest trochę mniej, ale też no, jest kwestia, trzeba wziąć kwestię skali, że no, w firmie 20-paroosobowej można rozmawiać na różne tematy szerzej, przy firmie 150-osobowej jest to znacznie trudniejsze. Więc też jakby tutaj jest, ja bym właśnie ciekawy, jak to będzie działać i jak to gdzieś wszystko można dostosować, gdzieś tam przemycać nasze te, powiedzmy, turkusowe pierwiastki, ten model większej firmy, no i gdzieś to staram się też robić, więc głównie myślę, że kwestia różnicy, jaka jest, no to właśnie wynika z wielkości firmy, bo przy 150-osobowej firmie nie da się być tak samo jakby komunikować się jak przy firmie 20-paroosobowej, no więc to jest i tak myślę gdzieś jedno z większych wyzwań, ale no też jakby ta komunikacja jest, działa, więc nie widzę tak naprawdę dużego rozjazdu. Wiadomo, że są kwestie, że nie, u nas HR-y zwane wewnętrznie People and Culture były w stanie rozmawiać z każdą osobą co miesiąc, przy skali 150 osób, przy dwóch czy trzech HR-ach nie da się tego zrobić, więc jakby też jest inny poziom i nacisk na relacje, no ale wiadomo, że każda osoba ma kilka osób, czy to project manager, czy delivery manager, czy HR, z którymi możemy, czy lider lokalizacji, więc każdy ma zawsze kilka osób, z którymi może porozmawiać, jeżeli ma jakieś problemy, czy chciałby po prostu pogadać, więc jakby to musi to trochę działać na innych zasadach, więc tak jak mówię, nie ma dwóch firm takich samych, ale no ten nacisk na dbanie o zespół, o wartości, no to też tutaj jest, więc tutaj nie ma jakiegoś wielkiego rozwiązu, ale tak jak mówię, różnice są, bo muszą być. I teraz bym chciał przejść do... A mogę się jeszcze podpytać o... Bo ty mówili, że oni mieli wcześniej biuro w Krakowie i w Rzeszowie. I we Wrocławiu. Tam dużo też było ludzi łącznie. Tam no, to jest jakiś wtedy fragment tej polskiej kultury, nie? Trochę już się z nimi jakoś może obyli. Pytanie, czy to były duże zespoły? Tak, znaczy no, największy z Kraków, bo też tam jest siedziba, tam z tego co kojarzę jest około 80 osób. Po prostu w Rzeszowie 30, we Wrocławiu 30, tak na szybko. Więc jakby zdecydowanie Kraków był największy. No i też no, myślę, że najwięcej zmieniła też pandemia, która jakby no, wcześniej z tego co wiem, tak jak u nas bardzo dużo osób chodziło do biura. Po pandemii większość jak to w branży IT ludzi przeszła na pracę bardziej zdalną niż nawet hybrydową, więc biura też trochę świecą pustkami, więc teraz też o tym też będę mówił później, ale jakby no, mamy też gdzieś decyzję, że biur będziemy je zmniejszać. Znaczy nasze już jest małe, więc naszego się już nie da zmniejszyć bardziej. Ale więc w Krakowie jest większy zespół, pozostałych jest gdzieś podobnie, no i tak naprawdę nadal to, że to są biura, no to dalej jakby jesteśmy jedną firmą, biura raczej wpływają na to, że jakby na jakieś integracje wewnątrz, ale to jakby nie widzę rozwarstwienia. No wiadomo, że inaczej się zachowują ludzie w Poznaniu czy we Wrocławiu niż w Rzeszowie.
jest inny kwestia podejścia do imprez, no ale to jakby jest też, myślę, normalne, że zależy od tego po prostu od wieku, od potrzeb i że niektórzy wolą imprezować, inni wolą spędzać czas na piknikach rodzinnych, to też jakby jest zupełnie ok, więc jakby te lokalizacje, myślę, że gdzieś tak działają jako te małe społeczności, a no, jako firma, no to staramy się starać integrować wszystkich, ale to też jest, powiedzmy, wyzwanie przy skali, szczególnie kiedy wszyscy już pracujemy prawie zdalnie. To jest też bardzo duże wyzwanie. To też w sumie mógłby być cały temat, jak angażować ludzi w obecnej nowej rzeczywistości. Ok, więc jeśli chodzi o perspektywy właścicieli i moją, i mojego wspólnika, no to tutaj dla nas, no tak naprawdę to, co się wydarzyło już po fuzji, jakby efekty tego, to są takie, że ja czuję olbrzymie jakby zdjęcie ciężaru z barków, jeśli chodzi o to, co mnie było przedtem i ile odpowiedzialności na mnie ciążyło, więc to był jeden jakby z celów tej też fuzji dla mnie, jakby to się jak najbardziej zadziało, więc jakby widzę te efekty, jakby jest to dla mnie w tym momencie lepsze. Wiadomo, że chciałbym, czy lubię, czy jakby tworzyć firmę, budować firmę, zarządzać tym rozwojem i powiedzmy teraz mam tego znacznie mniej, ale jakby też myślę, że czasem warto mieć jakiś odpoczynek i nie mówię, że tam nic nie robię, ale na pewno jest brak tej odpowiedzialności właściciela biznesu, jest szczególnie w tych trudnych czasach, to jest coś, co działa bardzo pozytywnie na mnie, więc z tego jestem zadowolony. Myślę też, że powiedzmy statystyki chyba mówią, że 50% czy nawet więcej połączeń się nie udaje. Też myślę, że to można przypatrzyć pod różnymi kątami. Myślę, że tutaj jakby jest to raczej sukces niż porażka. Wiadomo, że różne rzeczy można było zrobić lepiej czy wykorzystać potencjał lepiej, ale ogólnie myślimy, że jest ok, więc jakby ja czy mój wspólnik jesteśmy ogólnie zadowoleni. Wiadomo, że różne rzeczy mogły być lepsze i obecna firma mogłaby się rozwijać znacznie szybciej też, ale no jest kryzys, jest sytuacja bardzo trudna na rynku. To jeszcze chwilę trochę potrwa, więc ogólnie my obaj jesteśmy zadowoleni z tego, że na te trudne czasy jakby jesteśmy na większym statku i jakby ten nie wiem, musimy też nim dowodzić i możemy zbierać siły, by potem może wesprzeć bardziej, więc to jest, myślę, że dla nas jak najbardziej to był dobry ruch i nie żałujemy. Jeśli chodzi o zespół, no to też jakby tak jak wspomniałem wcześniej, dla nas to było bardzo ważne, żeby zespół był zadowolony z tej zmiany i był zadbany. Więc tutaj też bardzo dużo czasu spędziliśmy, by wypracować dobre rozwiązania dla zespołu. Bardzo dbaliśmy o kwestie komunikacji. Tak naprawdę cały marketing, znaczy efekt, siłę marketingu na zeszły rok poświęciliśmy bardziej na PR wewnętrzny i rozmowy wewnątrz firmy, po prostu cały zespół wiedział jak najwięcej odnośnie połączenia, z czym się będzie jadło, jakie będą, jak to będzie wyglądało, jak najbardziej poznali nową firmę, bo tak naprawdę zatrudnili się u nas, pracowali z nami przez lata często, a nagle bez składania CV znajdą się w innej firmie, więc no to jest mimo wszystko sytuacja, gdzie mało kto miał takie doświadczenie. Ale no jakby dla nas to było ważne, więc też widzieliśmy, że jakby no to jest też przejście, miejsce, gdzie są więcej benefitów, bo my tak naprawdę nie mieliśmy zbyt dużo benefitów takich materialnych, mieliśmy, które nas gdzieś wyróżniały jako organizację turkusową czy około turkusową, gdzie właśnie mieliśmy dużo kwestii coachingu, rozwoju osobistego, takie rzeczy mieliśmy, a tutaj no mamy te wszystkie typowe rzeczy dla IT, jak ubezpieczenie medyczne, jak duży budżet szkoleniowy większy niż my mieliśmy, więc ileś tych takich rzeczy było, więc to też jakby było pozytywne, ale co mnie też bardzo zaskoczyło, że na plus, że tak naprawdę jak widziałem, że będą lepsze projekty, większe wynagrodzenie, więcej benefitów, nowe biuro, więc to wszystko brzmi super, a zespół mimo wszystko był trochę oporny na tą zmianę, jakby naprawdę widział dużo rzeczy, które tak naprawdę teraz, znaczy wtedy się dowiedziałem, że u nas Fast Solutions działało dobrze, więc tego nie spodziewałem się, że mając tyle dobrych rzeczy po jednej stronie, jakby w nowym miejscu, no to że jednak będą chcieli, jakby pokażą mocno, że tak jak była firma zbudowana, to jednak była
dobrze zbudowana i byli z tego zadowoleni. Też o tym będę trochę mówił potem, o zarządzaniu zmianą, bo to jest też olbrzymi proces i jedno z większych wyzwań i zagrożeń tak naprawdę z całej fuzji. No ale de facto no, zespół był zadowolony, też będę mówił o plusach i minusach, no ale jakby to był jeden z priorytetów, nawet chyba większy niż kwestia moja i mojego wspólnika, więc tutaj no, to też jakby cała fuzja była związana z tym, żeby zespół był zabezpieczony i był zadowolony. Z ciekawości, jako taki wskaźnik, wiesz, ile osób w ramach fuzji odeszło, a ile osób przyszło? To będę o tym mówić też później. Tak naprawdę z powodu samej fuzji, znaczy jakby osobowo to przyszło więcej. Tak naprawdę, nie wiem, zespół programistów odszedł jeden programista w zeszłym roku, na samym początku, więc w zasadzie to było niepowiązane z fuzją. Po prostu no, dostał ofertę razy dwa, więc no, takich rzeczy nie jesteśmy w stanie znaczować. Zrotowały nam się dwa zespoły QA-ów i PM-ów. Czy z fuzji, czy nie, to powiedzmy trudno ocenić. Po prostu nastąpił czas, że nam się zrotowały, więc ale jakby jeden do jeden byliśmy w stanie zamienić osoby, a już myślą o fuzji, ale też przyszło dwóch programistów w zeszłym roku, więc tak naprawdę jako firma urośliśmy. Więc powiedzmy fuzja, jakby powiedzmy potem jeszcze mamy kwestię jakby już samego dołączenia do nowej firmy, no to tutaj jakby trzy osoby docelowo nie przeszły, każda z różnych powodów innych, więc powiedzmy no, stan, powiedzmy bilans, powiedzmy powiedziałbym, że był neutralny. Ale powiedzmy, no, główny aset dla firmy IT czy programiści, no to tutaj było dodatne. Rozumiem, dobra, dzięki. Tak, no jeśli, no, wiadomo, że trzeba też spojrzeć na profesję klientów, więc tutaj wiedząc, że już fuzja nastąpi, my też z wielu drobnych klientów zrezygnowaliśmy, którzy więcej, no, powiedzmy, no, wiadomo, że przynosili pieniądze, ale też posiadanie małych klientów to jest często problem zarządczy związany z alokacją programistów, alokacją czasu, więc to też tak naprawdę nam pomogło w zeszły rok bardzo mocno jakby zoptymalizować pod kątem zarządzania i łatwości zarządzania firmą, więc tak naprawdę zeszły rok był najlepszy pod kątem przychodów, ale też łatwości zarządzania biznesem, bo właśnie wielu małych klientów rezygnowaliśmy, ale też właśnie to był czas, by sobie ich na spokojnie przekazać w jakieś miejsce, gdzie do jakichś innych firm czy freelancerów, którzy będą może do nich bardziej dopasowani, bo my rośliśmy, a klienci, nie każdy był w stanie płacić te stawki, które już my oczekiwaliśmy, bo rynek tego oczekiwał, czyli programiści nasi oczekiwali, więc tak naprawdę tutaj wielu klientów zrezygnowaliśmy i przekazaliśmy dalej. Kilku klientów przeszło z nami do Amsterdam Standard. Kilku niestety nie, na których liczyłem, ale też zmienialiśmy nasz model biznesowy z zwykłego podejścia time material na właśnie budowanie zespołów dla klientów. No i tutaj też to bardzo fajnie działało, że tak naprawdę pod koniec, nie wiem, w połowie roku czy w dalszych kwartałach, no to zarządzanie projektami było super proste, bo mieliśmy stałych klientów, stałe zespoły przypisane do klientów. I tutaj naprawdę bardzo fajnie to działało, więc no tutaj dużo rzeczy się nauczyliśmy od nowej firmy i to staraliśmy się też przygotować zespół, by wiedział, jak pracować w takich warunkach, w takim modelu, więc i klienci też myślę, że byli zadowoleni, że ta jakby stabilność też się tutaj u nas podniosła. No i jest też oczywiście perspektywa nowej organizacji, czyli Amsterdam Standard. Też myślę, że jakby myślę, że oceniają to na plus, no bo uzyskali i dobrych programistów i też dobre i sprawdzone osoby do back office, no też oczywiście lokalizacje w Poznaniu, gdzie można dużo wykorzystać pod kątem rekrutacyjnym czy employer brandingowym, jak nastąpią czasy, że rekrutacje znowu ruszą, bo obecnie myślę, że mało która firma intensywnie rekrutuje, więc też myślę, że jakby jak rozmawiamy, no to oceniamy, że to połączenie wyszło na dobre i wiadomo, że powiedzmy teraz to nie byłby moment, kiedy by nas przyjmowali, bo są inne wyzwania na rynku, też w zasadzie w zeszłym roku, no to nastąpiła wojna na Ukrainie, więc
tutaj też był problem, czy właśnie nie skupić się może na wykorzystaniu sytuacji na Ukrainie, by pomóc programistom z Ukrainy, firmom z Ukrainy. Tego też się spodziewałem, że tu nastąpi ten eksodus do Polski znacznie większy, to się nie nastąpiło. Też jakby jakimś cudem i wielkim szacunkiem dla nich dalej prowadzą firmy u siebie. To jest coś, co na pewno jest mnie zaskoczyło pozytywnie. Więc myślę, że jak najbardziej ta zmiana jest na plus, no bo ileś nowej energii wnieśliśmy, a też przez to, jak była zrobiona fuzja, na jakich zasadach, to też nie wygenerowaliśmy jakichś strat dla organizacji, więc myślę, że tutaj jakby z każdej perspektywy, jak można patrzeć na fuzję, była to jakby zmiana pozytywna. No i to tyle, powiedzmy, jeśli chodzi o część case study, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, na razie na czacie nie widzę, ale jakby ktoś miał, no to proszę zadawać. Teraz bym chciał przejść do lessons learned z tego wszystkiego, no ale jeżeli ktoś ma, chciałby coś jeszcze dopytać o kwestię, jak to przebiegało, czy jakieś bardziej konkrety, no to to jest gdzieś ten moment. To ja się, po fuzji chciałam się podpytać, jak łączyliście zespoły, jak ustalaliście nowy sposób współpracy, czy jakoś musieliście zmapować ludzi, czy jakoś musieliście wpłynąć na wynagrodzenia, żeby coś podciągnąć albo coś pozmieniać, tak, jak tutaj. Tak. Więc tak, było mapowanie. Każda osoba od nas miała jedną czy dwie rozmowy. Myślę, że takie zapoznawcze, ale też właśnie kto co lubi, w czym by chciał się odnaleźć, no bo wiadomo, że mieliśmy sytuację, że mieliśmy osoby w obu firmach na tym samym stanowisku, no i raczej było wiadomo, że osoby od nas nie będą na tym stanowisku, tak jak nie, no ja jako CEO, no to nie miałem szans, by zostać CEO, no to było wiadomo, ale też nie, mieliśmy Dario od finansów i działań operacyjnych, no to też no nie mogła zostać tą osobą w Amsterdam Standard, no bo już tam osoba była, więc to było wyzwanie na pewno, by znaleźć dla każdego odpowiednie miejsce, ale też był cały plan na to, jak to zrobić i to ustalić, więc to trwało też przez tak naprawdę miesiące. Z niektórymi osobami było prościej, z niektórymi było trudniej i tak naprawdę przez cały proces z jedną osobą się nie udało znaleźć odpowiednie to miejsca. I tutaj jedna z tych osób, która odeszła od nas z firmy przy tej fuzji. Ale tak naprawdę gdzieś to było, gdzieś to zarządzone. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, no to tutaj też wszyscy dostali tak naprawdę. U nas był proces, że były wynagrodzenia kwiecień i październik podwyżki. Potem było przesunięte przez fuzję, były kwiecień i od stycznia. Więc tak naprawdę każdy de facto dostał podwyżkę, bo jakby celem było, żeby być zgodnym z rynkiem. Więc tutaj też ten nacisk na to, żeby być zgodnym z rynkiem był większy, no i potem by wyrównać mniej więcej do poziomu, który był w docelowej firmie, więc to tak naprawdę wszystko nastąpiło. Nie wiem, czy coś tutaj jeszcze bym mógł dodać, no ale na pewno to było jedna z większych rzeczy i to każdy chciał to wiedzieć. Wiadomo, że programiści mieli prościej, bo tak naprawdę czekali tylko, czy jaki będą mieli projekt. Niektórzy doszli, dostali projekt tam listopad, grudzień, niektórzy dopiero w styczniu, niektórzy po prostu przeszli na projekt dalej z projektami HS-owymi. Tam chyba dwie osoby przez jakiś czas nie miały projektu na początku, więc tak naprawdę tutaj jakby też było w miarę dobrze, myślę, ogarnięte. Wiadomo, że oczekiwaliśmy, że to będzie wcześniej więcej, że szybciej ludzie będą mogli przejść do nowej firmy, do nowych projektów. Tutaj też właśnie ten kryzys już trochę zaczął działać. No ale jeśli chodzi o back office, no to każdy był przeanalizowany i był to wspólnie gdzieś ustalane, gdzie te osoby będziemy mogli najlepiej wykorzystać. A jest też pytanie od Seby. Na czacie. Czy fuzja była konsultowana z pracownikami, czy w myśl turkusu podjęliście ją razem? Więc tak, mówię, to nie nazwałbym High Solutions firmą w pełni turkusową, bo raz, że według teorii to się nie da być w 100% turkusowym. W praktyce uważam, i też zawsze powtarzałem, że tak naprawdę każda organizacja ma różne odcienie kolorów. Może mieć ileś turkusu, ileś pomarańczu, ileś zieleni i innych kolorów. My staraliśmy się, do tego turkusu było dużo, ale no też na pewno go nie było 100%, bo to, tak jak mówię, jest bardzo, bardzo trudne. Więc tak jak mówię, u nas była zasada pełnej transparentności, więc wszystkie wynagrodzenia, wszystkie finanse, wszystkie jakby decyzje były jawne, mnóstwo rzeczy było konsultowane i z zespołem też mnóstwo rzeczy było jakby dyskutowane czy podejmowane przez zespół.
I tak jak mówię, jakby bardzo szybko powiedzieliśmy o fuzji, bo tak naprawdę jak tylko dograliśmy informację, że będziemy współpracować, no to najpierw wiedzieli o tym zespół operacyjny, bo trzeba było się przygotować do due diligence, więc o tym najpierw wiedział zespół back office'u, ale no też bardzo szybko powiedzieliśmy o tym zespołowi, no bo tutaj miałem dylemat, czy mówić, czy nie mówić, bo cała wiedza odnośnie M&A mówi, żeby nie mówić. Ale no, ja czułem tą potrzebę teraz, że jesteś firmą transparentną, jeżeli ja powiem, jak to się wydarzy, no to tak naprawdę zdradzę nasze wartości, zdradzę to, kim jesteśmy i zespół tego nie przyjmie dobrze. No plus też właśnie chcieliśmy zadbać o to, by jak najszybciej każdy mógł porozmawiać z Amsterdam Standard, by zobaczyć, że są fajną organizacją, zobaczyć, jakimi wartościami się kierują, co dla nich, jak będzie wyglądała praca w przyszłości, więc też tym szybciej to mogło nastąpić, to tak naprawdę lepiej dla całej zmiany, więc wbrew, powiedzmy, może nie logice, ale wbrew standardom w branży powiedzieliśmy to bardzo szybko i myślę, myślę, że to było bardzo dobre pod kątem właśnie tego, że zespół nie był zaskoczony i miał dużo czasu, by się w tym oswoić, przygotować. Z drugiej strony było to bardzo stresujące też dla zespołu, bo nagle właśnie jest bardzo duża zmiana, ale też mieli bardzo dużo pytań, na które my nie mieliśmy odpowiedzi, bo powiedzmy, jak mówię, to była informacja w lutym, potem porozmawialiśmy na marzec, kwiecień, a mnóstwo rzeczy było zaplanowane na maj, na czerwiec, na wrzesień, na grudzień, więc to na pewno tutaj był problem, że no, nie mieliśmy tych odpowiedzi. Na odpowiedzenie, że będzie to decydowane w maju, nie zmniejszało tego poczucia niepewności czy po prostu niewiedzy. Więc to był na pewno duży problem, chyba jeden z większych, który mieliśmy. Dlatego też bardzo dużo czasu poświęcaliśmy na komunikację, na znajdowanie pytań, odpowiedzi na te pytania, na angażowanie, by były zadawane pytania, by ludzie mówili o swoich właśnie obawach, niepewnościach, więc jakby bardzo mocno dużo czasu na to poświęciliśmy, żeby to zadbać. Jeśli chodzi o konsultacje i decyzje, no to konsultacje były, jak najbardziej były rozmowy i jakby staraliśmy się jak najbardziej ludzi zaangażować, żeby też wymyślili, o co warto, nie wiem, pytać, co warto zorganizować. Ale jeśli chodzi o decyzję, no to tutaj nadal to była decyzja moja i mojego wspólnika. Tak jak mówiłem przy tym slajdzie o bańce w IT, programiści ogólnie, myślę, że tam 90% na rynku nadal na koniec roku myślała, że jest wszystko super i że nie ma żadnego kryzysu i w ogóle wynagrodzenia będą cały czas rosły. No a kryzys już był duży i było wiadomo, że będzie większy, więc też myślę, że właśnie odpowiedzialnością zarządu czy właścicieli jest to, by przewidywać problemy i przewidywać, co się może nastąpić i dbać o bezpieczeństwo. Szczególnie jak właśnie jedną z naszych wartości było bezpieczeństwo, które weszła naprawdę ta zmiana w pandemii, że mamy się kierować bezpieczeństwem, więc no też moim zadaniem byłoby to bezpieczeństwo zapewnić. Więc gdybym miał się słuchać tylko programistów, którzy mówią, nie, wszystko jest dobrze, zwiększajmy po prostu wynagrodzenia, róbmy swoje, bo jest dobrze, no to teraz mogłoby tej firmy nie być, albo by była właśnie bardzo mało zeskalowana w dół, więc tutaj sobie mimo wszystko moja odpowiedzialność za firmę mówiła mi, że to ja muszę podjąć decyzję ze wspólnikiem i nadal uważam, że to była dobra decyzja, ale no tutaj jakby na pewno to była decyzja, gdyby też myślę, że byliśmy na mimo wszystko otwarci na to, że gdyby cały zespół powiedział, rozmawiamy z nimi, staramy się, ale nie widzimy przyszłości, nie widzimy chemii. W ogóle to jest jakaś zła, brzydka firma, gdzie w ogóle jakby to wtedy byśmy na pewno o tym rozmawiali, się zastanawiali, czy nadal ciągnąć temat, no bo zespół to wiedział na tyle wcześniej, że jeszcze nie było podpisanej umowy przedstępnej, a potem była podpisana, ale jeszcze do umowy docelowej no to trwało i trwało, więc na pewno mieliśmy tą otwartość, by rozmawiać o tym i powiedzieć nie, jeżeli by zespół powiedział kategoryczne nie. Ale tego nie było, ale też to mówiliśmy, że powiedzcie, czy widzicie szansę, albo czy kategorycznie nie, na to byliśmy otwarci, ale no, jeżeli by była decyzja, to nie, no to byśmy musieli szukać innego podmiotu wtedy bardziej intensywnie, ale no to nie nastąpiło, jak już cała komunikacja, cały proces przebiegł, myślę, jak najbardziej okej. Tak, no ale to powiedzmy była trudna decyzja, znaczy ogólnie trudne podejście do tego, jak do tego podejść tak naprawdę. I wiadomo, że fajnie by było, gdyby cały zespół był w stanie o takim decydować,
ale no to nie zespół miał udział w firmie, nie miał odpowiedzialność. No programiści po prostu zawsze mogą zmienić pracę, a właściciel firmy nie zawsze może sobie łatwo zmienić firmę, więc też musieliśmy to wziąć pod uwagę, ale finalnie myślę, że jakby ich zespołu zdanie było jak najbardziej wzięte pod uwagę i konsultowane tak dużo, jak się dało. Super. Okej, okay, dobra. Więc jeżeli by się jakieś pojawiły jeszcze pytania, no to śmiało piszcie na czacie, postaram się nam odpowiedzieć. Teraz przebył czas w kwestii lesson learned. Czyli właśnie no zacznę od tego, co poszło super, bo ile rzeczy poszło super. I na pewno z mojej perspektywy ta decyzja, że okej, okay, robimy to, łączymy się, no to było niesamowicie szybko i dało dużo takiego właśnie czasu, że okej, okay, mamy dużo czasu, by się to wszystko przemyśleć, przygotować, łączyć, zmienić się, dostosować, więc i też, że nie trwały te negocjacje, papierologie, bo myślę, że są firmy, które bardzo długo by były na kwestii formalnej, zanim byłaby decyzja okej, okay, dajemy zielone światło, tutaj było to bardzo szybkie. Więc to też było i fajne, też pokazywało podejście, że no, bazujemy na zaufaniu, bazujemy po prostu na współpracy, a nie na tym, żebyśmy się zabezpieczali i rozmawiali o wszystkim, co pójdzie, to jak pójdzie nie tak. Więc to też dla mnie było bardzo pozytywnym sygnałem, że ta współpraca będzie się układała dobrze. O tym już mówiłem, ale też ogólnie uważam, że bardzo mała rotacja z powodu fuzji, bo tak jak mówię, żaden programista nie odszedł z tego powodu. A rynek jeszcze wtedy był dosyć nagrzany. Back-office'owo wtedy też mało osób odeszło, tak jak mówię, mieliśmy rotację w dwóch zespołach z różnych powodów. Myślę, że tam też mniejszość dotyczyła fuzji i kwestii ich przyszłości po połączeniu, więc też to uważam za jeden z większych sukcesów, jak to przeprowadziliśmy. Z tego jestem zadowolony. O tym też mówiłem, czyli że mieliśmy znacznie spokojniejszy biznesowo poprzedni rok. To był najlepszy i najłatwiejszy rok tak naprawdę do prowadzenia firmy. Oczywiście poza całą fuzją i komunikacją z tym związaną, ale jeśli chodzi o kwestię projektową, biznesową, no to było bardzo jakby przyjemne doświadczenie i tak naprawdę było szkoda jakby to ukończyć, bo naprawdę wszystko szło fajnie i łatwo w porównaniu do tego, co mieliśmy lata wcześniej. Więc żałuję tylko, że no, wiedziałem, jak to zrobić wcześniej, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobiłem, więc tutaj to jest, ale no, na pewno to pomogło, że jakby nie mieliśmy dużo problemów z projektami, więc można się było skupić, no, by tą fuzję przeprowadzić jak najlepiej. No i też o tym będę trochę mówił jeszcze w drugiej części, czyli to poszło super, ale mieliśmy też bardzo fajne przyjęcie nas podczas integracji firmowej, to było we wrześniu, jak już naprawdę fuzja była ogłoszona. Mieliśmy imprezę firmową, gdzie wszystkie biura, wszystkie osoby przyjeżdżały i też właśnie byliśmy przedstawieni właśnie jak przed całą firmą, żebyśmy opowiedzieli trochę o nas, o fuzji, więc też to było bardzo fajne. Też niestety albo stety kazali nam śpiewać firmowo, mają taką tradycję, że każda nowa osoba, tutaj cały zespół musieli zaśpiewać, więc kazali nam zaśpiewać Britney Spears. Dla dobra uszu wszystkich nie puszczę filmiku z tego, bo to było bardzo słabe wykonanie. I tak jak powiedzmy zespół firmy tak na początku patrzył na nas tak, no to potem bawili się już bardzo dobrze z tego, jak śpiewaliśmy, więc myślę, że to odniosło sukces, na pewno złamało bardzo dużo lodów, ale no było to też dosyć stresujące doświadczenie, jak trzeba śpiewać Britney Spears przed stu paroma osobami. Tak, jeszcze jedna śmieszna rzecz. Ja i mój wspólnik też ma na imię Adam, mam też podobne nazwiska i przez 11 lat byliśmy Adamami i zawsze był problem, jak nas rozróżnić i mieliśmy jakieś pomysły, ale nigdy tak naprawdę nie zostały zrealizowane, więc tak naprawdę zawsze byliśmy Adamami, trzeba było wymyślić, rozróżnić, robić się domyślić, o którego Adama chodzi. No w Amsterdam Standard wiedzieli, że to będzie problem, więc od razu zrobili konkurs na nasze ksywki, żebyśmy od razu byli rozróżnieni. No i wygrała, bo potem było głosowanie, no i wygrała opcja, że ja jestem Chip, tak naprawdę w nowej firmie, a drugi Adam jest N Day, Chip and Dale'sami. I to się zadziało też właśnie na imprezie filmowej, więc problem, który my mieliśmy przez 11 lat, został rozwiązany w czasie jednego wieczoru
A więc, no i to się sprawdza i się przyjęło, więc jak najbardziej takie rzeczy też śmieszne się zadziały. To tak kilka rzeczy, które poszły naprawdę fajnie i też kilka rzeczy, które można byłoby zrobić lepiej, na które warto zwrócić uwagę przy fuzji. No to tutaj zdjęcie podobne do okładki z Lalu. Była kwestia taka, że główną osobą, która właśnie odpowiadała za kwestię połączenia ze sobą Amsterdam Standard był Leo, właśnie założyciel Amsterdam Standard z Holandii. No i głównie ja z nim ustalałem różne rzeczy i różne rzeczy były obiecane. No, a potem spotykałem się już w kwestii realizacji i egzekucji tych rzeczy z prezesem Stomkiem. No i potem już nie wszystko wyszło, że wszystko jest możliwe. Na przykład taki case, że było jakby obiecane na początku, że będę miał miejsce w zarządzie nowej firmy. Potem Tomek mi mówi, Adam, ale mamy już czterech członków zarządu, no nie widzę piątego. Więc jeszcze robimy zmiany, że ten zarząd tak naprawdę to nie będzie miał żadnej władzy, tylko przekazujemy ludziom. Tutaj mówię, ok, rozumiem, jakby sam bym też tak pewnie podjął decyzję, no ale tak to było obiecane. I taka powiedzmy rzecz, myślę, że normalne, gdyby ktoś miał nie, czy jakiś problem z ego większy niż ja, albo by tak stwierdził, no nie, no to było obiecane, to ma być, no to taki deal tak naprawdę w tym momencie mógłby się wysypać, więc takich rzeczy było kilka w trakcie właśnie, że ustalałem rzeczy z jedną osobą, a potem kwestia egzekucji była z drugą. No to jest gdzieś mega ważne, żeby mieć jakby wspólnie ustalone, co oferujemy, jak to realizujemy, żeby właśnie nie było takie rzeczy, no bo myślę, że mnóstwo osób by w tym momencie powiedziało, no nie, złej, no to nie tak miało być, wychodzę, nie? Więc jakby tutaj ja stwierdziłem, no dobra, jakby no, mi bardziej zależy na właśnie dobru zespołu, żeby to wszystko się zadziało dobrze, niż to, że ja będę miał jakiś status, czy jestem w zarządzie, czy nie, więc, ale no, mówię, to jest gdzieś takie ryzyko, które trzeba wziąć pod uwagę, szczególnie jak właśnie są dwie osoby decyzyjne w firmie, na przykład, a nie jedna. Inna rzecz, no to właśnie to, co mówiłem, czyli kwestia, kiedy mówić o fuzji. Tak jak mówiłem, większość firm podchodzi, że mówi dzień po podpisaniu papierów, albo dni po podpisaniu papierów, albo tuż przed. I widzę w tym właśnie plusy, że jak już się o tym mówi, no to ma się te wszystkie odpowiedzi, mówi się o tym wszystkim, o całym planie, więc jakby to ma na pewno dużą wartość. Z drugiej strony, jeżeli właśnie mamy podejście transparentne, no to jakby nie mówienie o tym w ogóle wcześniej jest też takim zdradzeniem zespołu, więc też no nie mogę tego nie powiedzieć wcześniej. A więc tak naprawdę to jest duży dylemat. Kiedy powiedzieć, jak ile mówić, jak powiedzieć, więc myślę, że można by powiedzieć ciut później, mając już więcej rzeczy ustalone, żeby to nie było takie, że kurde, oni nic nie wiedzą, nic nie ustalili, ale się łączymy, idziemy do jakiejś nowej firmy. Więc no to było takie duże wyzwanie, więc powiedziałem najwcześniej, jak się dało, pewnie można było chwilę poczekać, ale dalej to było zgodne z naszymi wartościami, więc też nie uważam, by to było złe. Ale no to jest taki temat, który no na pewno trzeba przemyśleć bardzo dokładnie i im więcej będziemy w stanie powiedzieć na początku, z tym na pewno lepiej. Z takich śmiesznych rzeczy, w Amsterdam Standard jest tradycja, że na dzień programisty wszyscy dostajemy bluzy. No i my nie dostaliśmy. I to są takie właśnie jakby drobiazgi, że no jakby no nikt się nie będzie tam się jakby obrażał, że dostanie bluzy, dostaniemy za rok, ale jakby to są takie właśnie też takie podstawy, że no jeżeli przyjmujemy kogoś, czy łączymy się z kimś innym, no to trzeba dbać o komunikację i jakby o poczucie, że ta druga strona jest nam równa, albo nawet dbać jeszcze bardziej, żeby właśnie nie poczuła się, że nie jest równa. Więc to jest taka rzecz, że nie wiem, były na imprezę letnią, dostaliśmy wszystkie pakiety, które dostali wszyscy inni, czy jakieś koce piknikowe, jakieś tam inne tam gadżety i to było fajne, ale tych bluz nie dostaliśmy i powiedzmy, no ja o tym wiedziałem i byłem taki trochę niezadowolony, że to może gdzieś wpłynąć na to. Nie wiem, czy zespół wiedział, że nie dostał bluz, no to jest taka, no mówię, pierdoła, ale no gdzieś wpływa, żeby właśnie nie było poczucia, że my jesteśmy jacyś gorsi, więc to jest myślę gdzieś ważne, by właśnie dbać o to, by jak kogoś przyjmujemy, to żeby ta firma przyjmowana się czuła już od razu częścią, a nie, że jest kimś innym, nowym. To jest myślę bardzo ważne i ogólnie nie mieliśmy tego poczucia ogólnie, ale no takie drobiazgi były z tego, co wiem, potem o tym rozmawiałem, no to potem myśleli o tym, czy może by też powinniśmy mieć bluzy, no ale to już było za późno, żeby te bluzy dla nas przygotować, zebrać nowe rozmiary i wysłać. Więc tutaj niestety to się z tym spóźniło. Więc to są takie, mówię, drobiazgi,
ale mogą wpłynąć właśnie na poczucie zespołu, czy należymy do tej firmy, czy nie należymy, więc to takie rzeczy. Z innej rzeczy, tak jak mówiłem, mamy 4 biura, teraz Poznań, Wrocław, Kraków i Rzeszów. No i ta wspomniana już przeze mnie impreza letnia była, gdzie? W Krynicy-Zdrój, która jest super daleko od Poznania. I tak naprawdę jechaliśmy 11 godzin. Wtedy się dowiedziałem, że jak się ma minibusa, to kierowca na zostanie może jechać 100 na godzinę i musi robić przerwy co 4,5 godziny, 45-minutowe, więc tak naprawdę mieliśmy dwie takie przerwy, więc to było straszne. Ja obliczyłem, że do Amsterdamu się jedzie 10 godzin, a my jechaliśmy gdzieś 900 km, do Krynicy-Zdrój jechaliśmy 11 godzin. Przynajmniej zyskaliśmy szacunek, że jechaliśmy tak długo i że przyjechaliśmy, ale no to było strasznie daleko, więc kolejna impreza już miała być letnia w Wadowicach, już trochę bliżej po właściwej stronie Krakowa, ale no jak się miała 3 biura, no to spoko, ale jak się ma Poznań, no to myślę, że też warto patrzeć, gdzie ten Poznań jest, bo miejscówka oczywiście super, Krynica-Zdrój jest bardzo ładna i całe tereny górskie są oczywiście super, ale no myślę, że tereny koło Częstochowy byłyby trochę lepsze pod kątem logistyki. Zapraszamy do Łodzi. Adam, zapraszamy do Łodzi, bo tak patrzę tak. Na mapę, to... Tak, Łódź też jest, tak, myślę, że Łódź jest spoko, więc nie wiem, no ale no ta Krynica-Zdrój, no z jakiegoś powodu mi się na początku pomyliła z budową Zdrój, teraz trochę bliżej, znaczy znacznie bliżej, więc budowa Zdrój jak najbardziej, Krynica-Zdrój trochę nie jest. Jakby no, to nie wybieram, powiedzmy, tylko no naprawdę strasznie długo się jedzie, więc no ale dojechaliśmy, wróciliśmy. No, kolejna rzecz odnośnie, to właśnie była kwestia biura. Było też właśnie jednym z ustaleń, że będziemy mieli fajne, nowe biuro w Poznaniu, takie właśnie w stylu innych biur w Amsterdam Standard, takie właśnie dopasowane do ludzi, ale też zmieniające się rzeczywistości, że takie właśnie trochę do pracy, trochę do spotkań. No i trochę to zwlekaliśmy, potem się okazało, że znalezienie takiego biura w Poznaniu nie jest takie łatwe, mimo że się spodziewałem, że jakby powinno być łatwo, bo mnóstwo firm powinno rezygnować z biur, się okazało, że nie jest, a jak już znaleźliśmy fajne biuro, no to się okazało właśnie, że tak naprawdę prawie nikt nie chodzi i że firmowo tak naprawdę ograniczamy biura i zmieszamy, więc też no, nie ma co się angażować w kontrakty 3-5-letnie, gdzie nie wiadomo w ogóle właśnie, czy w ogóle jest co na te biura, więc zostajemy z tym biurem, co mamy, a właśnie to też był jeden jakby z takich fajnych plusów, że no, będzie fajne biuro nowoczesne, z większą przestrzenią, większymi atrakcjami niż mamy. Znaczy to, co mamy, myślę, że jest ok, ale takie no, miało być poziom wyżej, więc też tutaj niestety i z powodu timingu, i różnych trochę opóźnień, to, no i też rynku się nie udało znaleźć. Też taka jest rzecz, która poszła na minus, a myślę, że mogłaby mieć wpływ, jak trochę się sytuacja tej pracy hybrydowej gdzieś bardziej unormuje, no ale no tak to niestety wyszło, więc to jest gdzieś tam taka rzecz gdzieś na minus, ale powiedzmy dla nas status quo mamy to, co mieliśmy. No i to, o czym mówiliśmy właśnie, czyli że no kilka osób od nas no nie dołączyło do organizacji. Jedna też w trakcie współpracy zrezygnowała. A więc no to też jest takie, że no tworzyliśmy firmę, byliśmy jednym zespołem z bardzo małą rotacją tak naprawdę. No a tutaj niestety ten zespół się trochę wykruszył, więc no to też no, na pewno nie jest nic pozytywnego czy fajnego. No jakby każdy zyskał mnóstwo innych kolegów i koleżanek, więc powiedzmy no bilansowo jesteśmy na plus. No ale no też mimo wszystko mamy bardzo dobre relacje i mamy jakiekolwiek imprezy w Poznaniu, czy organizujemy jakiekolwiek rzeczy, no to są wszyscy zapraszani, którzy nie dołączyli do nowej firmy, no ale nadal mamy kontakt, wszyscy się jakby trzymamy, więc ale no nie jesteśmy nadal wszyscy sami, więc gdzieś tam takie poczucie jakiejś straty i kilku osób jest. No i jeśli chodzi o rekomendacje, właśnie na co zwrócić uwagę i co jest mega ważne w kontekście fuzji, to jest tak, że tak naprawdę trzeba wiedzieć, czego chcemy, głównie pytanie do właścicieli, czy chcemy sprzedać firmę, jeżeli tak, to jak, komu, by mieć to przemyślane, a jeżeli nie chcemy, no to okej, okay, też dlaczego, jaki pomysł mamy, by być na rynku dalej, więc to jest mega ważne, no bo i też szczególnie mieć jedno wspólne zdanie pozostałymi wspólnikami, bo jeżeli jeden myśli o sprzedać, drugi nie,
no to wtedy to jest już duży problem. Wiadomo, że wtedy może jeden wykupi drugiego, ale no to jest mega, mega ważne, żeby wiedzieć, czego się chce i jeżeli mam to nastąpić, no to też właśnie komu, na jakich zasadach, a jakie są rzeczy jakby takie no, graniczne, z których nie zrezygnujemy, że właśnie czy chcemy być nadal tym samym podmiotem, ale pod parasolem innego, czy chcemy się połączyć. To jest mega, mega ważne, myślę, żeby wiedzieć naprawdę, czego chcemy i potem to realizować. To, co też powiedziałem, trochę, żeby właśnie angażować zespół. Naprawdę bez zespołu fuzja się nie uda, bo zespół właśnie może sabotować, choć w najgorszym wypadku, albo po prostu nie być zaangażowany w zmianę. A to też jest gdzieś tam kwestia sabotażu, takiego nieświadomego fuzji, więc tak naprawdę trzeba zaangażować zespół jak najbardziej, by w to wierzyli, by to uważali za dobry kierunek, by to też rozumieli dlaczego. I wtedy też jest znacznie łatwiej szukać rozwiązań, a nie problemów, więc tak naprawdę, więc dlatego też im szybciej powiemy, tym lepiej, tylko właśnie trzeba zadbać wtedy o te szczegóły. A też no mega, mega ważne to właśnie staranie wybrać partnera, z którym się będziemy łączyć, czy którego będziemy przyjmować, czy tego, kogo będziemy przyjmować, bo no to będzie działać przez następne kilka lat, powinno działać, no i od początku powinno też działać i to jest też trudne, tak jak mówiłem, każdy ma inny styl pracy, myślenia, zarządzania i tak jak mówię, z tą poprzednią firmą, z którą rozmawialiśmy o połączeniu, no to totalnie nie było vibe'u i jego no matchu, by dobrze współpracować, więc no tam to by pewnie nie wyszło i byśmy byli niezadowoleni, pewnie szybko byśmy się gdzieś rozstali. I tyle, no tutaj jakby jest to wszystko jakby w miarę dopasowane do siebie, więc to też trzeba starannie wybrać, czasami ciebie wybiorą, ale też to jest mega ważne, bo inaczej to będzie tylko jedna i wielka udręka. No i przy takich rzeczach bez prawnika, podatkowca dobrego, prawdopodobnego nie podchodzić, bo tak naprawdę tematy są tak skomplikowane, a tak naprawdę jeszcze bardziej tak skomplikowane. A to, co ja musiałem przejść z podatkowcami, by ta transakcja doszła do skutku i nie skutkowała, bym zapłacił jakiś olbrzymi podatek z niczego, to takich rzeczy to ja jeszcze nie widziałem w biznesie. A i wszystko dzięki Polskiemu Ładowi, bo w zeszłym roku jeszcze takie rzeczy były proste do zrobienia. Znaczy 2 lata temu były proste do zrobienia, teraz już nie są. Więc też trzeba mieć prawnika, trzeba mieć podatkowca, by tutaj to wszystko było zrobione dobrze. Nie mówię, żeby spędzać na tym mnóstwo czasu, albo po prostu by mieć swoje cele i po prostu by je w stanie być zrealizować. Więc nasze umowy nie są jakieś super duże, ale no kwestie podatków, no to było coś, czego się nie spodziewałem. To było mega, mega skomplikowane, a bez tego, no to by się, no, mogłem się nie wypłacić przy tym rodzaju deala, jaki mieliśmy. No i to myślę, że też już wybrzmiało trochę z mojej prezentacji, przede wszystkim integracja międzyzespołowa, międzyfirmowa, międzykulturowa na każdym poziomie, potem integracja już po połączeniu też jak najbardziej, jak najwięcej rozmawiać, analizować, wyciągać wnioski, weryfikować, rozwiązywać konflikty, problemy, dbać o to, więc naprawdę tu jest mnóstwo pracy, my poświęciliśmy mnóstwo pracy w zeszłym roku, nadal. Teraz już powiedzmy, już jest tego mało, ale pierwszy kwartał było też dużo czasu poświęcone wewnątrz organizacji, by zbadać wszyscy zadowoleni, rozmowy na bieżąco z zespołem, potem to zmierzyć, jak to wszystko przebiegło, więc naprawdę tutaj nie da się zrobić za mało i nie da się zrobić za dużo. Na pewno da się zrobić za mało, na pewno nie da się zrobić za dużo, więc to jest podstawa, bo bez integracji, no to ta fuzja mniej lub bardziej będzie nieudana. No i to też powiązane, komunikacji też nigdy za mało. Tutaj naprawdę bardzo dużo zbieraliśmy pytań, odpowiedzi, jakieś faki robiliśmy, jakieś dokumenty. Były prezentacje o firmie, o wartościach, o firmach, ma całe wiki o firmie, więc też to było przedstawiane, były sposoby współpracy z klientami, co jest ważne, jak działamy z technologii. Naprawdę dużo, dużo, dużo tego było. Spotkania między zespołami, więc im więcej, tym lepiej. No i tak naprawdę to gdzieś tyle, ile wymyśliłem, że można na ten temat w tym momencie powiedzieć. Więc chętnie, chętnie podyskutuję. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie, jakieś przemyślenia tak naprawdę, no to jak najbardziej to jest ten moment.
Ja mam takie przemyślenie, jak mówiłeś o tym właśnie, kiedy komunikować, bo ja mam doświadczenie dwóch firm, gdzie jedna firma była, odbyła się fuzja, połączenia firm i no i teraz Software Millu. I mam takie doświadczenie, że w jednej firmie informacja właśnie została podana po tym, jak podpisano papiery. I gdzieś tam mam też doświadczenie Software Millowe, gdzie ta informacja gdzieś tam już wcześniej była podana. No i z mojej perspektywy na pewno jest tak, że w momencie, kiedy ta informacja jest podana dzień po podpisaniu dokumentów, to wcale nie ma takiego, tak jak mówiłeś, nie, że możemy poinformować, już więcej wiemy. Ja mam wrażenie, że w tamtym doświadczeniu miałam tak, że wcale nie wiedzieliśmy więcej, po prostu wiedzieliśmy, że jakby decyzja została podjęta i jest to już jakby fakt, który miał miejsce. Natomiast o tym wszystkim, jak to będzie wyglądało w przyszłości, jak i co to będzie miało, jakie to będzie miało praktyczne przełożenie, no to cały czas to było jeszcze konstruowane, nie? Że jakby przewaliła się tylko ta część taka prawna, ale cały czas jeszcze nie i finansowo, podatkowo, tak jak mówisz, ale ta cała część organizacyjna, ona była przed ludźmi i ona no nie była jeszcze taka dookreślona, więc nie wiem, czy jest taki plus, nie? Wiem, że na pewno jest tak, że dobrze czasami trzeba informować później ze względu na różnego rodzaju tajemnice, ryzyka i tak dalej, i tak dalej. No ale no jakby jak byliśmy poinformowani, byłam poinformowana jako pracownik po dokonaniu się tej decyzji, jakby to też wcale nie wiedziałam więcej, nie? Natomiast no ale tutaj co, wiesz, bo to też właśnie myślę, że można zrobić różne rzeczy dobrze i źle. Mm-hmm. I to, co ty przeszłaś, to jest chyba najgorsza opcja, że nic nie wiesz, jesteś informowana po i w sumie to nadal nic nie wiesz. No to jest jakby, jak robisz transakcje, to tak naprawdę wiesz, zastanawiasz się na tym, wiadomo, że są kwestie formalne, prawne, wiadomo, że też deal na każdym momencie, w ostatniej nawet minucie może wysypać z jakiegoś powodu, więc też trudno mieć plan na wszystko, ale no jeżeli nikt nie przemyślał, okej, powiemy o tym, zadbamy, żeby zespół wiedział to, to i to, no to jest olbrzymie takie właśnie, no uważam, że to jest błąd i takie pokazanie, no. No jakby nie myślimy o was, nie dbaliśmy o was, a mówię, dla mnie to było mega ważne, więc można mieć, powiedzieć super wcześnie, mieć dużo rzeczy przygotowanych, można powiedzieć bardzo późno, mieć nic przygotowane, więc jakby można podejść do tego na różne sposoby, więc tylko po prostu mówię, że jak robisz to już po, to masz szansę, by mieć te odpowiedzi na większość pytań zrobione, jeżeli tego nie zrobiłaś, no to jakby no to jest strzał w stopę i to na pewno wpływa źle na morale, nie? No i tak myślę, że warto w takich sytuacjach w ogóle przygotowywać do niepewności ludzi, nie? Że jest wiele rzeczy, na które nie mamy odpowiedzi, które będziemy wypracowywać, będziemy się z tym mierzyć, jest to sytuacja, którą przechodzimy pierwszy raz, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego i tak jak mówisz, dużo rozmawiać. Tak, nie, no jakby no w ogóle właśnie zarządzanie zmianą, zarządzanie niepewnościami, no to jest olbrzymie wyzwanie i myślę, że na tym też się często wysypują właśnie wszelkie rodzaju fuzje, no bo to jest olbrzymia zmiana dla wszystkich, dla jednej firmy, dla drugiej i mnóstwo energii w to idzie i tutaj tak naprawdę im więcej wsparcia się ma, nawet zewnętrznego, tym lepiej. No my po prostu mieliśmy na pokładzie coacha, więc on wiedział, jak to zadbać, jak to komunikować, jak to rozmawiać, jak to właśnie wybadać, kto, gdzie tutaj niepewności. Pytaliśmy o to bardzo mocno. No też tak jak mówisz, no jak robimy wszyscy to pierwszy raz, więc no robimy jak lepiej umiemy, ale no błędy będą. No i ta właśnie otwartość, szczerość to też na pewno pomaga, więc... Ale no i no, też... Jakby... Też tak myślę, zupełnie inaczej zarządza się zmianą złożoną, ale jasną, taką, że wiemy, jakie są kolejne kroki. Jest ich dużo, ale znamy te kroki, a zupełnie inaczej zarządza się zmianą skomplikowaną i niejasną, nie? Że jakby wchodzimy w nową rzeczywistość i do końca nie wiemy, na co się piszemy, dopiero musimy się wejść, rozejrzeć i dopiero będziemy wiedzieć, na co tak, się pisaliśmy. No, i... no bo to jest tak, no to wiesz, pierwsza rzecz, którą taki sens myśli, no to jest, czy... Kurde, czy mnie nie zwolnią, nie? Jakby, czy nie będę musiała, albo czy nie zostanę zdegradowana, robiła coś innego, nie? Jakby to jest olbrzymi problem, więc my od razu mówiliśmy na wstępie. Plan jest, że nikt nie jest zwalniany, wszyscy mają fajne, będą mieli znalezione fajne stanowiska, każdy dostanie podwyżkę, każdy miał więcej benefitów, jakby od razu mówiliśmy te same wszystkie korzyści, no i kwestie graniczne, że nie ma zwalniania ludzi, więc tutaj jakby to było coś, żeby zespół nie miał tej niepewności, oczywiście było milion innych, których nie przewidziałem, się pojawią, no ale jakby no te
jakie kwestie graniczne trzeba przedstawić, też to muszą być składowe deala. No jeżeli ktoś się dowiaduje, że jest zmiana, ale w sumie to nic nadal nie wiadomo z tą zmianą, to nagle no, w głowie ci robią wszystkie czarne scenariusze, no i no, to jest mega, bardzo, bardzo nieodpowiedzialne tak naprawdę, więc przykro mi, że takie doświadczenie miała. Ja myślę, że w większości firm, Magda, są takie doświadczenia, jakie ty miałaś. Ja to jestem pełen podziwu nad waszym podejściem, bo jest jeszcze taki dylemat, który mi się w głowie tak pojawia. Zarządzanie zmianą, ale de facto zarządzanie niepewnością, a poczucie stabilności, potrzeba bezpieczeństwa, no nie? I to jest pewien dylemat, który może się pojawiać z poziomu właścicielstwa, znaczy z poziomu firmy, jeżeli przekazujemy nam, ludziom, coś, co jest niepewne, nie do końca wiemy, co my jako ludzie zrobimy, bo nagle może być, aha, to nie wiem, jaka jest przyszłość i to jest taki dylemat, ja mam doświadczenia z łączenia jeszcze z lat 90. zeszłego wieku, że jeżeli to długo trwa, to de facto z organizacji odchodzą najlepsze osoby i zostają osoby, które nie za bardzo miały gdzie odejść i wartość połączenia no, po prostu ucieka. Ale to zarządzanie stabilnością, niepewnością, czyli zarządzanie niepewnością, która stabilność, to jest fajne wyzwanie. Czy to w ogóle mieliście w głowie ty i drugi Adam, jak tak patrzyliście o tej fuzji w kontekście ludzi? Znaczy wiedziałem, że na pewno to będzie kwestia no, zarządzania zmianą i gdzieś tymi niepewnościami. Na pewno nie doceniłem ilości niepewności, które zespół może mieć. Jakby na pewno no, szybko się jakby dostosowaliśmy do sytuacji, ale no, na pewno to ile pytań będzie, ile właśnie takich, nawet może jakiegoś może niezadowolenia, że to będzie jakaś ta zmiana, że jednak u nas było dobrze, mimo że ciągle gdzieś tam było, że może być lepiej, no to jakby też to były rzeczy, których nie przewidziałem i na pewno, ale no widzieliśmy, okej, jest tyle pytań, pytamy, jak reagujemy, były te rozmowy jeden na jeden od razu, no to też dostaliśmy informację, kurde, zespół chce wiedzieć, zespół nie wie tego, zbieraliśmy od razu i staraliśmy się odpowiadać. Byliśmy, no dobra, komunikujemy jak najwięcej się da. My też czuliśmy, że to jest jakby na właśnie na barkach moich, Adama, właśnie całego back office'u, żeby zbierać to powiedzieć, dbać o te morale, dbać o tą motywację i jakby poczucie, że jakby jest to jakkolwiek ogarniane. Ale no nie spodziewałem się domeny telepracy, to na pewno. Też to może właśnie wynika z naszej kultury, że właśnie byliśmy transparentni, że mnóstwo rzeczy było dyskutowane, mnóstwo rzeczy było przekazywane, no zespół się przyzwyczaił, że tych informacji jest mnóstwo, że mniej więcej wszystko wiadomo i nagle tego nie wiadomo, więc myślę, że to też trochę z tego wynikało, być może w innych firmach byłoby trochę tego mniej, no ale no myślę, że te niepewności były, więc jakby na pewno w międzyczasie jakby do tego doszliśmy i jakby zadbaliśmy o to tak, jak mogliśmy, ale no szczerze przyznam, że nie spodziewałem, że tego będzie aż tyle. A czy po drugiej stronie Amsterdam było podobnie, że oni też mieli dużo niepewności albo że korzystali z waszych doświadczeń, z waszej pracy i też podobnie pracowali z ludźmi, czy u nich było inaczej? Znaczy, no dla nich było też na pewno znacznie prostsze, no bo dla nich praktycznie dla, nie wiem, czy takogokolwiek się coś zmieniło tak naprawdę mocno, bo raczej no, my dołączaliśmy i jakby nie było jakiś roszad mocny na stanowiskach, na razie było okej. Okay. Pojawia się nowe biuro, znaczy to już było, że pojawiało się nowe biura wcześniej, w przyszłości, więc nie było, że nagle coś nowego. Ale na pewno to była pierwsza fuzja w historii firmy, więc też była też informowanie tu na różnych etapach, że rozmowy są, rozmowy się zakończyły, potem właśnie byliśmy zaproszeni do imprezę integracyjną, byśmy się poznali, potem drugą, więc... No ale myślę, że tam nie było, powiedzmy, kwestii niepewności, mogło być po prostu pytanie, co i jak. Czy czemu ta firma, ale nie było, jak przynajmniej ja nie jestem świadomy, bo na pewno osoby, różne osoby miały różne zdania na temat, czy warto, czy tą firmę, czy w ogóle, ale nie jestem świadomy, bo to było raczej Tomek jako prezes był świadomy, że no, trzeba dbać o tą komunikację i też dbać o komunikację między nimi a nami, też właśnie, żeby czuł, żeby zespół wiedział na te wszystkie pytania, na które chce mieć odpowiedzi, czuł się jakby tam zaopiekowany, więc to się zadziało, ale tak czy on miał jakąś niepewność, to nie. Wydaje mi się, że nie. Że to jest prost, z tej strony jest prostsze. Raczej było, że no, wiara w nas, że my to ogarniemy dobrze.
A dla mnie tak z ciekawością, bo to było na zasadzie dołączenia do Amsterdam Standards. To, tak jak powiedziałeś, z ich punktu widzenia mogło być tak, że no, nic się nie zmienia albo prawie mało co się zmienia. Czy były jakieś praktyki, które miałeś w High Solutions, bądź sposób działania, który został wszczepiony do Amsterdam Standards? Czy coś takiego się zadziało, tak jak sobie patrzysz? Mm-hmm. Znaczy, no z takich drobnych rzeczy to na pewno zmienili nazwę HR-ów też na People and Culture, tak jak my to nazywaliśmy, więc to zmienili. No nie, wprowadzone zostały OKR-y, dopiero jak gdzieś my dołączyliśmy, więc gdzieś tam już byliśmy zwolennikami tego podejścia, by mieć cele ogólnofirmowe, ogólnodziałowe i by gdzieś tym bardziej zarządzać, więc tego wcześniej gdzieś nie było, więc to też gdzieś myślę, że jeżeli może nie byliśmy w pełni odpowiedzialni za to, no to jakaś tam inspiracja była. Znaczy myślę, że jakby jeszcze trochę wcześniej by móc powiedzieć, czy jakieś rzeczy się przeszczepiły bardziej. Gdzieś tam staram się lobbować za różnymi drobnymi rzeczami, które u nas fajnie działały. My dzielimy się zawsze z naszym doświadczeniem, co działało, co nie. No, zawsze poprawki na to, że my byliśmy małą firmą, w sumie już powiedzmy jest średnią firmą. Więc pod kątem wielkości, więc to też różne rzeczy trzeba dostosować, ale no gdzieś tam staram się dawać naszym przykładem, jak to działa. No plus to też kwestie mocno teraz, co jest ważne, to jest kwestia marketingu, biznesu, więc bardzo dużo rzeczy, które my robimy w Fire Solutions, a nie były wcześniej robione, na przykład, albo nie musiały być, to teraz głównie na tym się fokusujemy i tutaj większość rzeczy przeklejamy, czy tam staramy się dopasować, dostosować, więc raczej tutaj jest teraz fokus bardziej niż na samą organizację, no to właśnie by ten rozwój biznesu, który my mieliśmy zawsze bardzo aktywny, a potem standard to raczej był taki organiczny, to teraz właśnie głównie na to jest nacisk, no i tutaj dużo rzeczy się dzieje, tak jak się u nas miało. Okej, okay, dzięki wielkie. A tak z ciekawości, a ty jak się czujesz? Zadowolony jesteś? Ty osobiście, nie chodzi teraz o firmę, tak, nie tak, chodzi tak. O zespół, ale o ciebie. Tak, tak, no ja czuję się zadowolony. Powiedzmy, podjąłbym tą samą decyzję. Tak jak mówię, dla mnie ważne byłoby właśnie zdjąć to brzemię, które miałem na sobie przez tyle lat, przynajmniej na jakiś moment, żeby właśnie móc począć regenerować się, nabrać znowu energii. Więc to się zadziało. Mam też fajne odpowiedzialności w firmie i po prostu robię 1/3 tego, co robiłem do tej pory, to mogę na to poświęcić znacznie więcej czasu, są więcej zasobów, też są jakby większe wyzwania przy tym, więc jak najbardziej też to, co robię, mi się podoba, też tą autonomię, którą mam, też mi się podoba, też nie jestem, też jestem bardzo mało zaangażowany w taką bieżącą, operacyjną codzienność, bardziej właśnie odpowiadam za rozwój firmy taki długofalowy i na różne miejsca, więc to też jest coś, co mi się podoba, więc to ja osobiście jestem zadowolony i też z tego, jak to wszystko przebiegło, że to się już zakończyło, ale też ogólnie z sukcesem i też z tego, ile widzę, że my już to wnosimy do organizacji, ale też ile nowa organizacja dała obecnym osobom, to też jakby ogólnie jestem zadowolony. A jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie, jak one teraz wyglądają? Nie wiem, macie jakieś jedno narzędzie do komunikacji? Wszyscy się tak swobodnie już komunikują? Widzisz, że jakby ten proces się już zamknął? Czy on jest jeszcze na etapie trwania? Znaczy no... Mamy, wiadomo, że mamy kanał na Slacku Poznań, gdzie rozmawiamy o kwestiach poznańskich, tak samo jakbyśmy gadali na Slacku HS-owym. A, no, myślę, że jeszcze główne wyzwanie jest takie, że przynajmniej połowa zespołu jest nadal w projektach HS-owych, więc jeszcze jest taka mała wymykanie się z innymi osobami, więc to jeszcze myślę, że to trochę nastąpić, by to była ta pełna asymilacja. Ale no w gronie powiedzmy menedżerskim jakby myślę, że jest ok, że jakby dobrze się dogadujemy i też powiedzmy dla mnie to było jedno z wyzwań takich, które przewidywałem, że będzie wyzwaniem, czyli no do tej pory zawsze byłem CEO, teraz nagle no, jestem tylko albo aż menedżerem, nagle jestem jednym z kilku osób i powiedzmy mam
szefa, lidera nad sobą i też w tym się udało mi się odnaleźć i jakby ku mojemu zaskoczeniu w miarę bez problemów, więc to było też coś, co okej, okay. Więc jakby myślę, że relacje są okej, okay. Wiadomo, że są osoby, z którymi się lepiej dogadujesz, z którymi po prostu mniej spędzasz czasu, więc ich słabiej znasz, ale i też były jakieś tam powiedzmy czasem jakieś starcia w zespole, gdy właśnie trzeba było, było za mało komunikacji, bądź ktoś właśnie założył sobie jedną, a druga osoba powiedziała drugie. Więc jakieś takie tam rzeczy były, no ale jesteśmy świadomi, że trzeba po prostu się komunikować, rozmawiać i rozwiązywać problemy, więc to też tu nastąpiło, więc... Więc myślę, że pod kątem ludzkim nie ma problemów. No i wiadomo, że jest inaczej, są inne osoby, a jest służy niż sobie wszystkim umieliśmy dobrać i jakby to, a tutaj nagle masz, tak jak przychodzisz do nowej firmy, no to masz już, dostajesz te ludzi, których masz, no ale też mimo wszystko wszyscy tutaj też widzę, że grają do tej samej bramki i wszystkim zależy, więc to też jest bardzo pozytywne, że nie ma, no, po prostu jestem, bo jestem, tylko no, wszystkim nam zależy, więc to jest też fajne. Wspominałeś na samym początku o wartościach, o kulturze. Z tym mi się trochę w głowie wiąże model przywództwa. I pytanie z tym związane, jak model przywództwa, który miałeś, który mieliście w High Solutions, ma się do tego, co jest w Amsterdam Standards? Czy jest jakaś różnica, jeżeli tak, to jaka? Jak ty to czujesz, jak ty to postrzegasz? Znaczy, no, myślę, że kwestia przywództwa no, związana z tym, jak mamy strukturę firmy, jak zarządzamy firmą, więc no, u nas na pewno to było bardziej... podejście płaskie, gdzie no byliśmy, wszyscy się znaliśmy, wszyscy rozmawialiśmy ze sobą i było dużo rzeczy dyskutowanych, no tutaj jako, że firma jest większa, no to mamy strukturę, że mamy zarząd, no tak jak mówię, jakby ten zarząd oddał gdzieś tam decyzyjność do zespołu operacyjnego, no ale nadal te główne decyzje podejmuje ten zarząd, mamy zespół operacyjny, no i potem poniżej mamy, no jakby mamy zespoły programistów, którzy tak naprawdę są niezależne, pracują na rzecz klientów, więc no, gdzieś tam na pewno jest trochę mniej dyskusji ogólnofirmowych, no, ale też no, że przy 150-osobowych trudno by robić takie rzeczy ogólnofirmowo, więc to też trzeba dostosować, więc no, myślę, że głównie różnice wynikają z wielkości zespołu, czyli wielkości firmy, ale no i tu i tutaj zawsze jest patrzenie i na dobro organizacji i dobro ludzi, więc tutaj jakby nie ma tylko jednego tego aspektu, tylko zawsze są te dwa. No, widzę pytania też, tylko daj znać, czy odpowiedziałem na swoje pytanie. Tak, okej. Okay. Antoni pyta na czacie, czy zespoły z High Solutions są gorzej traktowane, aniżeli do 3,5 pracownicy w Amsterdamie, no, na przykład podczas redukcji etatu. Nie uważam, tak, znaczy to jest moje zdanie, nie widzę tej różnicy. Od stycznia wszyscy są na payrollu Amsterdam Standard i są traktowani jako pracownicy Amsterdam Standard. Wiadomo, że no nie wszyscy są w projektach Amsterdam Standard jeszcze, więc to, ale tym też nie ma na nic wpływu. A gdyby, myślę, była redukcja etatów, no to myślę, że jakby nie ma tak, że no, zwalniani są tylko ludzie z High Solutions, że są nowi. Myślę, że tak były, powiedzmy, były takie rozmowy w styczniu, kiedy powiedzmy no, rynek trochę nas uderzył bardziej, no to po prostu było bardziej ci, co nie mają projektów prędzej. Bo nie jesteśmy w stanie dla nich znaleźć projektów w najbliższej przyszłości i niezależnie tutaj z High Solutions, to jest ktoś, kto jest 8 lat, Amsterdam Standard. Znaczy myślę, że tak to było wtedy analizowane, a więc nie widzę tej różnicy. Mamy te wszystkie powiedzmy benefity w biurze, jako zespół, które mają osoby z innych biur, więc jakby tutaj nie widzę jakby ja ze mojej strony żadnego traktowania nas gorzej. No jest tak, nie wiem, kwestia biura, że powiedzmy było obiecane, że powiedzmy był plan, że byłoby nowsze, lepsze, większe, no ale teraz wszystkie inne lokalizacje mają zmniejszone biura, bądź rezygnują z biur, więc jakby będą mieli też mniejsze, więc jakby tutaj jakby też jest to działa w obie strony, więc jakby nie widzę żadnej różnicy, no i myślę, że tak powinno być. I Seba znowu pyta, czy pracownicy są zadowoleni z fuzji, czy przeprowadzaliście jakieś rozmowy z pracownikami w tym temacie? Chciałem sobie tam sama żałuję fuzji w związku z przestrzenią rynku, który panuje. A więc tak, robiliśmy rozmowy co miesiąc przez pierwszy kwartał.
czy są pracownicy zadowoleni i ogólnie sentyment był jak najbardziej pozytywny, że jest jak najbardziej ok. Czy były też, były jakieś to mierzone, nie pamiętam w wyniku, ale ogólnie był też pozytywny, też my rozmawiamy, jak się spotykamy w biurze, czy na jakichś integracjach, no to też wiadomo, że są jakieś rzeczy, które mogłoby być lepiej, albo tak naprawdę raczej, że u nas było inaczej, ja na przykład właśnie te rozmowy, że u nas co miesiąc się miał rozmowę z tak zwanym PC-tem, czyli HR-em, tutaj tego nie ma. Więc bardzo no, tak jak mówię, to wynika ze skali firmy, więc no, gdzieś takie są bardziej gdzieś poczucie, że kiedyś było inaczej, czasem lepiej, czasem gorzej, ale no, ogólnie sentyment myślę, że jest jak najbardziej pozytywny. No i czy AS żałuje fuzji z przedstawieniem na rynku? Myślę, że nie, znaczy tak jak mówię, w tym momencie na pewno by tej fuzji nie robił, no bo to by zabierało ich fokus z tego, by tam walczyć z sytuacją na rynku. No, ale też zdobył i mnóstwo potencjał na rozwój w przyszłości, zdobył dobrych programistów. Też myślę, że też jest fajne story, które można przekazać, że no, mieliśmy fuzję, umiemy to robić, umiemy się powiększać. My też zdobyli fajne osoby do back office'u, szczególnie teraz właśnie nasze doświadczenie marketingowo-sprzedażowe jest, myślę, może nie, że bezcenne, ale bardzo dużo warte, więc też na pewno to wpływa pozytywnie. Więc myślę, że nie żałują. Też w sposób, w jaki to zrobiliśmy, i też właśnie nie drenowaliśmy też finansów tak naprawdę, więc też to myślę, że też działa na korzyść. Więc wiadomo, że jakieś tam zawieszanie, czy to wywołało, czy jakieś poświęcenie czasu, ale no przynajmniej tak jak rozmawiamy, no to jakby myślę, że to też są zadowoleni z tego, że to nastąpiło, na przykład, że na przykład ja jestem w gronie osób zarządzających, to na pewno tego na przykład są zadowoleni. Okej. Czy coś, bo często też jak patrzymy na połączenia, to nie tylko patrzymy na te rzeczy, o których powiedzieliśmy, ale na taką warstwę systemową, a przykładając warstwę systemową, co mam na myśli, sposób działania. I pytanie z tym związane, czy coś się zmieniło na poziomie procesów wytwórczych, czy coś tutaj się zmieniło, czy podejście do zespołu, odpowiedzialności zespołu, ale sam proces, czy ty coś zauważasz, coś widzisz, o czym warto wspomnieć? Znaczy wiesz, no, główna zmiana jest w modelu biznesowym. My byliśmy typowym software house'em, który robi projekty, czyli robi specyfikacje, projektuje, implementuje, testuje, wdraża, utrzymuje. My byliśmy całość od A do Z. Na Amsterdam Standard działa w modelu Team Augmentation, czyli no, tak naprawdę mamy gdzieś na rynku SaaS scale-upa, który potrzebuje więcej ludzi, by się rozwijać, by szybciej rosnąć. No ich nie jest w stanie znaleźć, po prostu tutaj my udostępniamy, tak naprawdę dołączamy do zespołu i jesteśmy tam często przez lata. Mamy większość klientów, ma z nami 3, 5, 8 lat. Większość zespołu też tak długo, więc jakby to jest zupełnie inny model działania. Więc tak naprawdę to jest zupełnie coś innego, znaczy nadal z programowaniem w skrócie, ale jest zupełnie inna odpowiedzialność za projekt, też inna skala wyzwań. Więc no to jest jakby no, zmiana jest w 100%, więc też jakby to ma dużo plusów. Ale no też nie masz tego odpowiedzialności za cały projekt, on po prostu się ciągnie przez lata, więc tak naprawdę jest to jak w firmie jakby produktowej, tak po prostu ma swój produkt i robisz, no tutaj po prostu masz tą szansę to zmienić, ale no proces jest zupełnie inny, też jakby no jest mnóstwo odpowiedzialności po stronie klienta, więc też jest to znacznie prostsze do jakby zarządzania i do skalowania się też jako firma. Więc no zmiana jest myślę duża, ale też jakby dla programistów chyba taki model jest prostszy, że masz dobrze jeden projekt, jest mocno osadzony, go rozumiesz, rozwijasz, widzisz ten plus, też często jest traktowany jako po prostu członek zespołu tego drugiego, więc też masz jakieś z tego powodu benefity czy jakieś integracje. Plus też, no, tak jak mówiłem, większość klientów jest z Holandii, więc też mentalność Holendrów jest też ok, to jest taka pozytywna w kontekście biznesu, że są szczerzy, otwarci, pozytywni. A w Polsce no to z tym bywa różnie, więc też myślę, że jakby to wszystko jest jak najbardziej okej, okay, ale model biznesowy jest zupełnie inny, więc nie da się tego tak naprawdę porównać.
Dzięki. No więc mam nadzieję, że jeszcze jakaś dyskusja się wywiąże. Gdyby ktokolwiek miał jakiekolwiek pytania, czy chciał się skonsultować w kontekście fuzji, jakichś własnych wyzwań, to jest mój adres e-mail, to jest jakby slide Sky Solutions, to jest też slide zapisany standard, czyli na oba adresy nie można pisać i będę odpowiadał, więc mam nadzieję, że jakieś tematy około turkusowe czy około sprzedażowe się będą pojawiać w przyszłości, bo myślę, że mimo wszystko ta konsolidacja powinna następować, by firmy były bardziej stabilne, by to też by całe kultury były w stanie rosnąć, byśmy też mieli właśnie więcej przykładów jak Software Mill, które są firmami większymi i też gdzieś te wartości są im bliskie, więc myślę, że to jest gdzieś potrzebne, żeby móc nadal udowadniać, że da się działać koło turkusowo w różnych tam aspektach, by tak było, że progresywnie zarządzać, więc myślę, że to jest potrzebne. I po prostu mieć jak najwięcej wiedzy i móc pokazać się dalej. Więc to na pewno mam na tym nadzieję. My byliśmy jednym z pierwszych i mam nadzieję, że nie ostatni. Okej, okay, żadnych więcej pytań nie ma. Na razie przynajmniej. Ja jeszcze mnóstwo mam, Adamie, ale to na potem może. Wielkie dzięki za w ogóle bardzo spójną prezentację i przejście tak etapami w różnych perspektywach. Dla mnie niesamowita wartość i dużo pytań do przemyśleń jeszcze mi się pojawiło. Więc dzięki za przyjęcie zaproszenie i podjęcie wyzwania, bo to też jest transparentne podzielenie się, nie jest takie łatwe ani proste. No i tyle. No. Więc... Tak, no miała być prezentacja na jakieś 8 slajdów. To na to jeszcze dodam, to dodam. Więc potem jeszcze tam teraz PowerPoint jest jakaś opcja, aby się generowały slajdy same. Więc to jeszcze wykorzystałem to, więc są też graficznie są kolorowe, żeby właśnie pobudzać. Więc też na pewno nie trzeba by przy tym tak napracować, ale trochę mi się rozrosło. Dokładnie. Wielkie dzięki za to w takim razie. To Magda, będziemy kusić Software Mill też do podzielenia się za pół roku doświadczeniami, bo to będzie dość ciekawe. No, i nas na razie musimy sobie to wszystko poukładać. O nie. No. Oj, widać, że dzisiaj wolne jest i dzieci w domu. Nie, dobrze. Okej. Okay. Wielkie dzięki za to. Następne turkusowe śniadanie w Łodzi będzie w końcu, w pierwszą środę miesiąca, czyli za 2 tygodnie, bodajże pierwsza środa czerwca i tematem będzie kultura odpowiedzialności. Gościem będzie Sławek Błaszczak z For Results. Opiekunem tego śniadania z naszej strony będzie Marcin Dębski. Bardzo zapraszam. Adam, jeszcze raz wielkie dzięki. Wielkie dzięki nam wszystkim. W takim razie miłego